bohaterowie kina akcji. Jego nazwisko to gwarancja sukcesu kasowego. Twarz znana jest na całym świecie, a charyzmatyczny uśmiech pojawia się na ekranie od 30 lat. Harrison Ford. Ten niechętny bohater kina akcji, który swym niedbałym wyglądem czaruje kobiece widownie, powoli zaczynał karierę w Hollywood. Zanim nadeszła jego wielka szansa, Ford musiał szukać innych źródeł utrzymania. Przycinałem drzewa, smażyłem pizzę, pracowałem w barze przekąskowym i w dziale malarskim domu towarowego Bullocks. Robiłem wiele rzeczy, aż w końcu zająłem się stolarstwem, które sprawiało mi przyjemność. Początki kariery Forda to seria niewielkich ról w pomniejszych filmach z końca lat 60. Harrison występował również gościnnie w telewizyjnych westernach. Nie zmieniła tego nawet rola w filmie American Graffiti George'a Lucasa z roku 73. Niemniej ten kontakt okazał się punktem zwrotnym w karierze Forda. 4 lata później Lucas zapukał do jego drzwi, aby omówić niewielki projekt, który nie spotkał się z przychylnym przyjęciem w Hollywood. Ten film wyniósł Forda do pozycji gwiazdy, w której jednak nie czuje się zbyt wygodnie. Nie czuję się z tym często dobrze. Choć ludzie są dla mnie bardzo uprzejmi i mili, nie czuję się w tym naturalnie. Naturalna jest natomiast jego umiejętność emocjonalnego zapanowania nad widownią. Wystarczy wspomnieć, że Harrison wystąpił w 4 spośród 10 najbardziej kasowych filmów wszechczasów. Jest bez wątpienia jedną z największych gwiazd filmów w historii. Moja tajemnica polega na grze w dobrych filmach, które cieszyły się popularnością. To żaden sekret. Miałem szczęście wystąpić w kilku filmach, które odniosły ogromny sukces komercyjny. Nikt nas nie zatrzyma. Pomóż mi, Obi-Wan Kenobi. Jesteś moją jedyną nadzieją. To będzie pamiętny dzień. Trylogia Wojen Gwiezdnych, największy sukces wszechczasów, została ponownie wydana w roku 97. Pojawiło się w niej wiele niespodzianek, jak ta rozmowa pomiędzy Hanem Solo i Jabą. Wychodź stamtąd, Solo. Tu jestem, Jabba. Czekałem na ciebie. Naprawdę? Nie myślałeś, że ucieknę, prawda? Han, mój chłopcze, rozczarowujesz mnie. Nie zapłaciłeś mi. Dlaczego usmażyłeś biednego Greedo? Pomimo obecnego statusu megagwiazdy, sukcesy Forda są wynikiem ciężkiej pracy i zaangażowania. Byłem już aktorem przez dłuższy czas przed Wojnami Gwiezdnymi. I był to przydatny okres uczenia się rzemiosła. Nie od razu zrozumiałem, na czym polega ta praca. Cieszę się, że miałem czas, żeby poćwiczyć i dojrzeć. Droga wolna, rozwalmy tę budę i wracajmy do domu. Siła będzie zawsze z tobą. Część sukcesu Harrison zawdzięcza umiejętności wybierania najlepszych ról w Hollywood. Wybieram filmy ze względu na ich różnorodność. Dzięki temu się nie nudzę i mogę być w najlepszych filmach. W Łowcy Androidów Harrison zapuszcza się w przyszłość, a dokładnie w rok 2020, grając policjanta tropiącego androidy, które zbiegły z innego świata i powodują chaos na Ziemi. Podoba ci się nasza sowa? Jest sztuczna. Oczywiście. Musi być droga.
I to bardzo. Jestem Rachel. Deckard. Od początku kariery Ford uważał, aby nie obsadzano go w podobnych rolach, a nawet w filmach tego samego rodzaju. Będąc aktorem, zawsze szuka się odmiany. Czegoś, co pozwoli się wyróżnić. Dla rozwoju kariery konieczne jest, aby robić coś innego niż oczekują ludzie. Świadek był bez wątpienia zwrotem w innym kierunku. Ten film umożliwił widzom lepiej przyjrzeć się umiejętnościom Forda. Kręcony głównie w miasteczku Amishów w Pensylwanii, film ten jest na jednej płaszczyźnie pasjonującą opowieścią o morderstwie, a na innej wzruszającą historią o nieodwzajemnionej miłości i wyborach, których dokonujemy w życiu. To się czasami zdarza. Nic nie rób. Mówisz po angielsku? Masz kłopoty ze słuchem? Rusz się. Jesteś facet czy nie? Kraju też nie będą bronić. To nie po naszemu, ale po mojemu. Nic się nie stało. Uważaj, bo cię uderzy swoją Biblią. Robisz błąd. Widzisz miasto, mój drogi? Tak. Świetnie. Mamy tu wszystko, czego nam trzeba. W Wybrzeżu Moskitów Harrison gra ekscentrycznego wynalazcę, który wywozi rodzinę w odległy rejon środkowoamerykańskiej dżungli. Była to wymagająca rola. Każda rola wydaje się, kiedy nadchodzi, najtrudniejsza w mojej karierze. Nie patrz tak na mnie, matko. To jest życie, a nie wakacje. Mogę śmiało powiedzieć, że to najbardziej skomplikowana postać, jaką zagrałem. Spójrz na ten piękny dom przed tobą. Nie widzę żadnego domu. Tu będzie kuchnia, tam może być pralnia i łaźnia. Wszystko złączy platforma, a na górze zrobimy sypialnię. Staraliśmy się stworzyć postacie zgodne z okolicznościami przedstawionymi w książce, które byłyby zrozumiałe dla widowni. To jest klucz. Nie chodziło, żeby postać była łatwiejsza do przyjęcia, ale żeby była bardziej zrozumiała. Było to konieczne, aby emocjonalnie zaangażować widownię w to, co się działo, aby widzowie rozumieli, dlaczego Alan Fox zrobił to, co zrobił. Dlaczego nam to robisz? Jestem naszym zbawieniem, uratowałem nas. Branża filmowa nie jest łatwa nawet dla największych gwiazd. Jest wiele pracy dla każdego, wiele trudnych filmów do nakręcenia i mam nadzieję, że będą warte tego wysiłku. Jako Indiana Jones, Ford jest być może najlepiej znaną postacią kina akcji na świecie. Trylogia składająca się z poszukiwaczy zaginionej Arki z roku 81, Indiany Jonesa z roku 84 i Indiany Jonesa i ostatniej krucjaty z roku 89 obfituje w czarne charaktery oraz egzotyczne miejsca. To klasyczny film kina przygodowego. Dzieciaki, nie próbujcie tego w domu. Zostawcie to lepiej zawodowcom, takim jak my. Trylogia ta była okazją do ponownego spotkania Lucasa i Forda.
Jako trzeci wzmocnił tę parę reżyser filmu Steven Spielberg. Jestem starszy o 3 lata, postać, którą gram, jest o 2 lata młodsza. Jestem więc o 5 lat starszy niż powinienem i dostrzegam tę różnicę. Choć każdy z tych filmów od początku do końca jest przepełniony akcją, Ford nigdy nie zapomina, że poza samą akcją kluczową rolę odgrywa grana postać. Niezbędna jest w tym gra aktorska. To kwestia wyborów, dokonywania praktycznych wyborów. Co robić, jak wyrazić postać. Jest wiele okazji do tego w scenach akcji czy w scenach miłosnych. Jest tu wielki wąż, doktorze. A, to mój przyjaciel, Reggie. Nienawidzę węży. Nienawidzę ich. Nie miałem z tym problemu. Nie przeszkadzają mi węże, robaki czy szczury. Odniósłszy zwycięstwo w przyszłości jako Han Solo i w przeszłości jako Indiana Jones, Ford ruszył do kolejnych podbojów, wcielając się w postać Jacka Ryana w popularnych ekranizacjach powieści Toma Clancy'ego Czas Patriotów i Stan Zagrożenia. Pilnuj się, Jack. Harrison stawia czoło wymaganiom fizycznym związanym z rolami w filmach akcji. Nie boi się zabrudzić sobie rąk. Gram w sposób fizyczny, co daje mi okazję do wyrażenia osobowości oraz poczucia humoru. To zawsze jest wymagające, ale przecież to, co się pojawia na ekranie, jest jedynie cząstką tego, co dzieje się w filmie. Technika, z której skorzystał Philip Norris podczas kręcenia tej sceny, wybory, których dokonywał, ustalając, gdzie stać w każdym ujęciu, ile ma ono trwać, cała sztuka kręcenia filmów, którą wniósł, objawiła się w tej jednej scenie. Choć widzowie szybko zaszufladkowali Forda jako gwiazdę kina akcji, odniósł on też sukcesy w komedii. Lubię komedie. Trudno tylko znaleźć komedie, które byłyby ambitne. Jego ostatnia komedia to Sabrina, gdzie towarzyszy mu Julia Ormond. To kwestia jednej doby. Mogę to odwrócić w dwie. Mówimy o moim życiu. Płacę za nie, Davidzie. To moje życie ci je umożliwia. Nie cierpię go. Ja też. Lubię Sabrinę. Zawsze ją lubiłem.
Ale nie pożegnam się z miliardem dolarów. Nieważne, co zrobiła z włosami. Niezupełnie jesteś taki, jak mówią ludzie.